Nowy sezon, walcz o wolność. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i dzisiaj powiem wam, przedstawię wam, co takiego Wargaming nam przygotował, jakie nowości pojawią się na konsoli już od dzisiaj. Dlatego, że aktu aktualnie czekamy na to, aby serwery wstały, bo leżą. Aktualizacja chyba zajmuje około 15 giga na Xboxie czy 14 giga na Xboxie i 15 na PSie, ale mniej więcej takie wartości są, jeżeli chodzi o tą aktualizację i co takiego ciekawego oni nam tutaj zaprezentowali? Hmm, szczerze powiem, myślałem, że będzie dużo więcej. Myślałem, że pojawi się nowa Premka włoska, nie pojawi się. Myślałem, że pojawią się nowe czołgi lekkie chyba też się nie, też się nie pojawił, dlatego że nawet w tankopedii, w czołgopedii tych pojazdów nie widać, ale pojawi się nowy sezon, bardziej nastawiony na zimną wojnę i z frikowatymi czołgami. Dlaczego z frikowatymi czołgami? Moje zdanie już chyba wyraziłem we wczorajszym materiale, ale jeżeli chodzi o frikowate czołgi, co mam na myśli, no to poczekajcie. O, na przykład coś takiego pojawi się w zimnej wojnie, i to będzie druga era. Taki Abrams, połączenie Abramsa, nie wiem z czym, z GI Joe, to się będzie nazywało GI Joe Mobat. Kolejny pojazd, frikowaty, będzie to Oto Kobra His. <noise> ktoś mnie, czekajcie, ktoś wczoraj chyba napisał, co to miało być, kurczę. Nie pamiętam dokładnie, ale fajną nazwę znalazł dla tego pojazdu. Tak więc, takie frikowate pojazdy pojawią się w zimnej wojnie. To również będzie druga era, ale słuchajcie, zaraz do tego przejdziemy. Najpierw zobaczmy, co takiego Wargaming nam zaserwował, jeżeli chodzi o nagrody w tym nowym sezonie. Nagrody, jak dla mnie, totalne dno. Mogło być zawsze gorzej, ale słuchajcie, Wargaming chyba już nie ma pomysłu. I na przykład, powiem Wam taką nagrodę. Nagrodę możecie zdobyć za setny poziom. Jest to ten oto pojazd T54, ale ósmego poziomu, tak jest. Prototyp ten pojazd będziecie mogli zdobyć za poziom setny za darmo bez wykupywania tej przepustki za 2000 golda. Plus, dodatkowo będziecie mogli zdobyć taką skóreczkę. O, na ten czołguś ten czołguś będzie mógł walczyć w II wojnie światowej i również tą skóreczkę będziemy mogli użyć w II wojnie światowej. Jeżeli chodzi o kolejną nagrodę za poziom 48 mamy takiego oto dowódcę 3D, tak jest, ten dowódca 3D będziecie mogli również go sobie zdobyć, ale jeżeli ktoś zdecyduje się wykupić sobie tą podstawową przepustkę za 2000 golda, również będziemy mogli zdobyć lepsze nagrody, jakie to nagrody, choćby nawet właśnie za poziom setny ten właśnie oto po G.I. Joe Mobat, który będziemy mogli używać w zimnej wojnie na drugiej erze. Przepuska ta podstawowa 2000 golda i słuchajcie, owszem, jeżeli ktoś nie chce, wcale nie musi, ja tylko i wyłącznie wykupię, dlatego, że nie interesuje mnie kompletnie ten pojazd, ale interesują mnie te nagrody, które będziemy mogli zdobyć właśnie w całym sezonie. Tak więc warto, naprawdę warto, dlatego, że słuchajcie, zdecydowanie te 2000 golda nam się zwróci. Jest dużo, dużo innych fajnych nagród, tak więc słuchajcie, warto dlatego, że bez problemu z powrotem odzyskamy te 2000 golda. Plus do tego mamy oczywiście jakieś karty, z kart może nam wypaść jakiś pojazd, który na przykład posiadamy czołg premium i później dostaniemy rekompensatę w postaci złota, tak więc moim zdaniem warto, ale słuchajcie, to wszystko zależy od was, jeżeli ktoś chce wykupić, jeżeli ktoś nie chce tych nagród, no to wcale nie musi, to jest chyba prosta sprawa. Bez przepustki dostaniemy ten oto pojazd T54 Prototyp, jest to poziom ósmy, czołg radziecki. A jeżeli ktoś wykupi sobie przepustkę, dostanie GI Joe Mobata Plus. Oczywiście, slot na ten pojazd. Tak więc, jeżeli chodzi o ten sezon, jak dla mnie, bardzo, bardzo słabo. Bardziej się chyba tutaj skupili na zimnej wojnie, ale tak naprawdę, czy wprowadzając ten pojazd, tego GI Joe'a, całego na zimną wojnę, czy jest sens? Moim zdaniem kompletnie nie ma, dlatego że powoli zaczynają odpychać graczy od właśnie zimnej wojny, gdzie ta zimna wojna do tej pory, owszem, była fajna, ciągle brakowało graczy. W większości graczy, którzy tam grali, Myśleli, że Wargaming pójdzie w tą stronę i będą dodawali nową nację, przykładowo jakąś tam niemiecką, przykładowo brytyjską, przykładowo jakąś inną, ale oni poszli na razie w inną stronę. Zobaczymy, jak długo to się utrzyma. Ja tak naprawdę nie gram kompletnie na tamtym trybie, dlatego że he, czekanie na mecze czasami 2-3 minuty No to była dla mnie totalna porażka. Mieliśmy na tej najwyższej erze, na tej trzeciej, tylko cztery mapy i non-stop grać na tej mapie ile można. Czasami nawet i kurze ziarno może się przejeść, zacznie szukać czegoś innego. Niestety, tak to wygląda. I teraz, właśnie jeżeli chodzi o te dwa pojazdy G.I. Joe, ten pojazd prawdopodobnie będziecie mogli nabyć w sklepie premium. Jeżeli ktoś chce, również prawdopodobnie i ten pojazd znajdzie się w sklepie premium. Czekajcie, może gdzieś tutaj są jakieś ceny podane. No, chyba nie ma, ale skórkę na T54 prototyp będziecie mogli sobie również zdobyć i założyć. Tak więc, no, świetnie, świetnie to wygląda, naprawdę super. Również na niszczarkę TS5, ta skóreczka, no przełomowa skórka, jak oni tutaj napisali. Przełomowa, tak, bardzo przełomowa. Świetnie to wygląda. Jeżeli chodzi ogólnie o cały sezon, dla mnie naprawdę nic ciekawego. Myślałem, że pojawi się nowa włoska premka, ale niestety Wargaming nie zdecydował się nawet dzisiaj tego pojazdu nam udostępnić. Tak więc, no, tak to wygląda. Słuchajcie, jest update i teraz tak. Co w tym update? Cie? Tutaj akurat, aha, tutaj mam napisane, jaka właśnie wielkość na PS. Na PS będziemy mieć 14 giga, na Xboxie 15 Giga, tak to wygląda. I teraz słuchajcie, tutaj będziemy mieli z nowych rzeczy oczywiście pociski sterowane, tylko na niektórych pojazdach. Myślałem, że w tej aktualizacji Wargaming doda czołgi lekkie, ale niestety tych pojazdów chyba nie ma, no bo nie ma ani opisów tych czołgów, ani nawet nie ma w tej tankopedii, czołgopedii. Tak więc te pociski sterowane będziemy mieli na pojazdach takich jak T72 AV, T72B, T72B. 1989G T72BU, i również czołg Premium T62M1. Są to pojazdy z tej ery drugiej i trzeciej. Dziwi mnie to, dlaczego kurcze nie ma na czołgach tej drugiej nacji, czyli tej takiej flanki zachodniej, tylko ma to akurat flanka wschodnia. No tutaj będzie e, trochę zgrzyt, moim zdaniem, dlatego że, owszem, te pojazdy, które wejdą, czołgi lekkie, będą to pojazdy tej flanki zachodniej. Tylko, że słuchajcie, jak to się będzie przekładało? Te pojazdy pewnie lekkie będą miały, będą zabierały większą ilość tych pocisków sterowanych, a tutaj będziemy mieli około, może 4, 5, na razie tego nie wiem, dlatego, że ciągle jeszcze serwery leżą, nie możemy tego sprawdzić, ale te Pociski będą o wiele bardziej ograniczone niż na przykład na czołgach lekkich. Tutaj mam na myśli oczywiście te czołgi ciężkie, tej flank wschodniej. Również w tej aktualizacji będą nowe mapy, w końcu więcej map. Pierwsza mapa Overlord jest to tylko i wyłącznie druga wojna światowa. Druga mapa Westfield, no e, wielu graczy czeka na tą mapę. E, mapa, no świetna mapa naprawdę i tutaj będziemy mieli drugą wojnę światową, jak i również zimna wojna. Kolejna mapa El Alamein, druga wojna światowa i zimna wojna. Tak więc do zimnej wojny dochodzą dwie nowe mapy. E, kolejna mapa Miasto Duchów, tylko druga wojna światowa i Kolejna mapa, ostatnia, to jest dawna mapa Przesmyk Skorpiona, ale tylko dostępna w grach niestandardowych. Nie bardzo tutaj rozkminiam, o co tutaj im chodzi w grach niestandardowych. Nie wiem zbytnio o co chodzi, czy chodzi tylko o trening, czy no, nie wiem, po co ta mapa miałaby ogólnie się pojawić, jak nie moglibyśmy jej zobaczyć w, no, w normalnych na przykład randomach, czy na przykład w zimnej wojnie, ale tutaj chyba chodzi o zimną wojnę, a szkoda, bo mapa owszem jest zacna i na II wojnie światowej na X tierze czołgi mobilniejsze mogły naprawdę by sobie świetnie tutaj radzić. Dodatkowo słuchajcie, jest bardzo dużo jakichś takich poprawek, jest bardzo dużo sporo kosmetyki przy dowódcach, sporo kosmetyki przy filtrach i tak dalej, i tak dalej. Jest naprawdę tego sporo. Również mamy więcej informacji w końcu na temat wbijania odznak. Od samego początku będziemy mieli informację, jeżeli chodzi o postęp wbijania właśnie odznak. W końcu od samego początku będziemy widzieli ile mamy procent i i tak dalej, i tak dalej. Również pojawi się większa informacja na temat całej bitwy, takie podsumowanie. Gdzieś widziałem chyba to akurat na streamie Wargamingu na Twitchu była ta właśnie taka cała tabelka pokazana. No i tej informacji jest o wiele, wiele więcej niż na chwilę obecną. Myślę, że wielu graczy akurat z tego powodu się ucieszy, gdzie Wargaming dodał nam taką informację. Ale słuchajcie, tak naprawdę no już to mieliśmy. To, że Wargaming nam zabrał, a teraz powrotem oddają, no to chyba nic takiego imponującego, tak? To jest totalne ich niedbalstwo o szczegóły, no i niestety, no, muszą z powrotem to oddać, no bo gracze się domagali. Dalej, słuchajcie, jeżeli chodzi o całą tą aktualizację, tak więc no nic takiego aż ciekawego nie pojawia się większa, ja bym tutaj powiedział, że to jest taka bardziej kosmetyka, ale jeżeli coś zauważę, co warto by było Wam przekazać, na pewno to zrobię. Kolejna rzecz, co my tutaj mamy, słuchajcie, pojawi się nowy czołg i nie da Dajcie się nabrać, no bo ja nie wiem, chyba wargaming szukam wariatów. Co mam na myśli, mówiąc akurat takie słowa? Super traffic, tak, super traffic pojawi się i ten pojazd. Hmm, po pierwsze, pomijam już jego wygląd, ale to jest można powiedzieć bardzo podobny czołg do jednego pojazdu, który już mamy w grze. A jaki pojazd mam na myśli? A no, właśnie taki pojazd. Tak jest, rower. Tylko, że ten. Pojazd bije tamten na głowę. Słuchajcie, nie dajcie się nabrać, no bo Wargaming myśli, że mm, najpierw dając, tak, w pierwszym takim pakiecie za 7000 plus jakieś tam pierdoły, y, ostateczna cena tego będzie 3200. Kompletnie nawet nie patrzcie na tą cenę, dlatego że ten, ten pojazd nie jest w ogóle wart tej ceny. Dlaczego? Pierwsza wartość, na którą musicie zwrócić uwagę, to jest czołg lekki szóstego poziomu. Zasięg spota 380 metrów, a teraz zobaczmy sobie na przykład na rowerze. Mamy zasięg spota, jaki tutaj jest zasięg spota 390 metrów. To jeszcze nie wszystko. Kolejna rzecz, przeładunek 3,6 na pojeździe ten, który mamy obecnie w grze, czyli na rowerze, a na tym pojeździe, czekajcie, gdzie tutaj jest kurczę, hmm, przeładunek? 3,9, tak więc kolejna wartość jest na minus dla tego pojazdu. Mało tego, prędkość maksymalna, dla czołgu lekkiego jest to raczej no, bardzo istotna sprawa. 67 km na godzinę jeździ nowy super czafi, a rower ile jeździ? A rower jeździ 70 km na godzinę. Tak więc słuchajcie nie, nie dajcie się nabrać, kompletnie bez sensu jest ten pojazd wprowadzony. My mówiliśmy Wargamingowi, że no, to jest totalna porażka. Kolejną porażką patrząc na ten czołg, no jest to kurczę, ta cała ich skórka, słuchajcie, no, jak to wygląda? Wczoraj ktoś jeszcze napisał, że patrząc akurat na ten pojazd T29, że to są takie boje do pływania, no i te czołgi mogą pływać wtedy. No, to ten pojazd również będzie mógł pływać. Akurat również zamontowali takie atomóweczki, one są zmarkowane. Tak więc, słuchajcie, no, tak to wygląda, a nie inaczej. Dla mnie totalna porażka. Ten pojazd, no słuchajcie, on nie wygląda jakoś imponująco, ale w porównaniu do tego nowego Super Traffica, no to jest naprawdę totalna przepaść. I tutaj, patrząc ogólnie na parametry tych dwóch pojazdów, rower bije go na głowę, tak więc nie dajcie się oszukać. Kolejna rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, akurat nie mam nic na myśli, jeżeli chodzi o WOTA, ale ciekawa sprawa. Może ktoś akurat wypróbuje, może ktoś akurat o tym nie wie. Pierwszy raz dzisiaj testowałem. Nową usługę granie w chmurze. O co tutaj chodzi? Microsoft udos ogólnie testuje nową usługę. Jest to oczywiście granie w chmurze. Niepotrzebna jest Wam do tego konsola. Owszem, konto jest Wam potrzebne. Owszem, nawet musicie posiadać Ultimate'a, tego pasa, czyli tego najdroższego, abyście mogli spróbować sobie pograć. Ja spróbowałem, fakt, ja akurat posiadam komputer od Apple, czyli Maca Mini i jest to akurat jednostka ta z M1, czyli to działało, grałem bez żadnego problemu. Były małe przycinki, ale słuchajcie, jeżeli ktoś posiada pc i akurat posiadacie konsolę, spróbujcie, zobaczcie, wypróbujcie sobie. Tutaj u góry macie podany link, jest to xbox.com i tam wpisujecie po slashu play. Możecie wypróbować sobie, jak to wam działa. Tylko przypominam, musicie posiadać akurat Ultimatea Passa. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że już kto wie, może w niedalekiej przyszłości konsola będzie nam kompletnie niepotrzebna. Będziemy mogli sobie grać na przykład na tablecie, będziemy mogli sobie grać na komputerze, będziemy mogli sobie grać na przykład na telewizorze, korzystając z naszego konta Microsoftu. Tak więc, no, tylko taka informacja dla Was. Wypróbujcie, zobaczcie mniej więcej, jak to działa. Mi bez żadnego problemu działało. Były małe skoki, przecinania, ale tutaj może akurat to być wina tego, że ja akurat posiadam Maca. Mini z M1, i nie jest to aż tak mocno kompatybilne jak na przykład te procesory Intelowskie czy jakieś tam inne. He, chyba by było tyle, jeżeli chodzi o aktualizację w WOCie, Jak dla mnie nie ma wodotrysku, fajny plus jest taki, że wchodzą nowe mapy i to jest naprawdę duży plus. Mamy jakieś tam poprawki, nowe rozwiązania. Dodatkowo mamy oczywiście jeszcze więcej informacji na temat wbijania odznak. Tak więc no to jest chyba taki plus. A tak. Jeżeli chodzi o jakieś tam zachwyty, naprawdę nie ma czym się zachwycać. Z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Hej!